drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach. Bardzo cieszę się, że się słyszymy i że mam okazję się z Wami przywitać. A co więcej, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zastanawialiście się może kiedyś, jak wygląda świat kobiecej piłki nożnej? Przyznam szczerze, że ja przez długi czas w ogóle niewiele wiedziałam o jej istnieniu. Owszem, mam koleżanki, które piłkę trenowały w naszych szkolnych latach, natomiast ja z tym skojarzeniem zostałam na poziomie szkoły, liceum, wtedy jeszcze gimnazjum. Nie zgłębiałam tego tematu jakoś bardzo. Bardzo. Tymczasem jak mówi jedna z bohaterek książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, takie momenty, kiedy o kobiecej piłce nożnej jest głośno, są z zasady trzy. Pierwszy to kiedy kobieca drużyna futbolowa przegrywa z juniorami, druga sytuacja to kiedy dochodzi do jakiejś awantury, czegoś, co porusza opinię publiczną. Jakiś czas temu w kraśniku piłkarze tamtejszego klubu przerwali mecz piłkarek, no mówiąc, że one im zajmują boisko i że teraz jest moment, żeby na murawie pojawili się profesjonaliści. Tak, to niestety miało miejsce. A trzecia Sytuacja to moment, kiedy polskie piłkarki wypadają lepiej od naszej kadry męskiej. Gdybym była złośliwa, powiedziałabym, że zapewne nie jest to zbyt trudne, ale umówmy się, że w trakcie dzisiejszej rozmowy o tych złośliwości ja spróbuję się powstrzymać. Skupimy się natomiast na sytuacji i krajobrazie panującym w polskiej piłce nożnej, a to dlatego, że będziemy rozmawiać o książce. Książka nazywa się Polka Gola o kobietach w futbolu, a jej autorka Karolina Wasilewska przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w Drogowskazach. Dzień dobry. Tak jak powiedziałam, ja będę starała się powstrzymywać od różnych Uwag pod adresem naszej męskiej reprezentacji w piłce nożnej, która no, wiele można o niej powiedzieć, ale nie to, że święci triumfy. Zanim zaczniemy mówić jak ta sytuacja wygląda w futbolu żeńskim, jak jest to zorganizowane, z jakimi problemami zawodniczki się borykają, to chciałam cię zapytać o początki, dlatego że w swojej książce rozmawiasz z kilkunastoma chyba piłkarkami, trenerkami, zresztą nie tylko, no, na kartach książki pojawiają się słowa wypowiedziane przez dietetyczkę kadry, ale także przez Zbigniewa Bońka, który swego czasu był prezesem Polski. Związku Piłki Nożnej. No i tak jak powiedziałam, zacznijmy od początku, to znaczy, kiedy dziewczynki, zapewne kilkuletnie, odkrywają w sobie taką żyłkę, pasję do futbolu, do piłki nożnej, i właśnie bazując na rozmowach, które przeprowadziłaś, z czym one się spotykają? Jak taki moment, kiedy okazuje się, że córeczka, dziewczynka, ta mała księżniczka, bo tak twoje rozmówczynie opisują, jak były traktowane w dzieciństwie, zaczyna biegać za piłką? Bardzo często ta mała księżniczka pochodzi z rodziny o jakichś tradycjach czy korzeniach sportowych, i wtedy jest trochę łatwiej. Dla takich rodziców jest no, łatwiej zrozumieć, że córka ma tego rodzaju pasję, i oni zwykle nie myślą o tym, czy ta pasja jest męska czy kobieca. Dodajmy, że właściwie, jeżeli mówimy o tym najmłodszym pokoleniu piłkarek obecnym, to ich rodzice już też przerobili pewne, że tak powiem, lekcje z równouprawnienia, i oni już raczej nie mają tego rodzaju zastrzeżeń, że to jest męski sport i w związku z tym ty w piłkę nie graj, bo jesteś dziewczynką. Natomiast te obawy, które oni mają ewentualnie są takie, że no nie jest to kariera. To może być hobby i do momentu, kiedy jest to hobby, to oni są skłonni to finansować, organizować i tak dalej. No ale mają też mnóstwo wątpliwości, czy córka powinna w to wejść całą sobą, że tak powiem. I te wątpliwości są o tyle uzasadnione, że no piłkarka zawodowa, jeżeli na przykład gra w polskiej ekstralidze, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to zarabia jakieś 5000 tysięcy złotych, mniej więcej. To nie są najgorsze pieniądze, jakie można w tym kraju zarabiać. Tyle tylko, że bardzo wiele drużyn nadal nie oferuje piłkarkom wszystkiego, czego one do tego swojego piłkarskiego rozwoju potrzebują, i one po prostu muszą część tych pieniędzy inwestować nadal w swoją pracę, w możliwości jej wykonywania. Co więcej, no jeżeli spotka je kontuzja, a jest to sport szalenie kontuzjogenny, która na przykład wykluczy z dalszej gry, no to jeżeli taka piłkarka nie ma planu B, no to ona nie ma takich dochodów jak piłkarz, który może jeszcze przez parę lat pożyć sobie na sportowej emeryturze i zastanowić się, co on by ewentualnie chciał dalej zrobić ze swoim życiem. Więc tych obaw, które mają piłkarki, które mają ich bliscy i tych raf, o które one się niejednokrotnie rozbijają, jest dość sporo. Natomiast taka chyba pierwsza rzecz, która się pojawia, jest też taka, że bardzo często te dziewczyny grają na podwórkach, radzą sobie fajnie w tych podwórkach, ale nie wiedzą na przykład, że po sąsiedzku działa jakaś sensowna drużyna kobieca, w której już mogłyby się rozwijać w juniorkach, bo takich informacji rzeczywiście brakuje. To jest chyba częsta sytuacja, to znaczy zwróciłam uwagę, że rozmawiasz z piłkarkami różnych generacji. Są tam też weteranki, kobiety, które mają już pewien status, cieszą się dużym uznaniem w środowisku, ale są tam też dziewczyny z roczników na przykład 2002 albo nawet i Późniejszych, więc zakładam, że ta sytuacja trochę ulega zmianie, taką przynajmniej mam nadzieję. Pojawia się kilkukrotnie taka uwaga, wspomnienie, że one grały w chłopięcych drużynach, bo po prostu tych kobiecych, żeńskich, czy jak też mówią, dziewczyńskich, po prostu nie było. To też rodziło pewne sytuacje, które dla mnie były zaskoczeniem. Rodzice tych małych piłkarzy zwracali uwagę, że no, dziewczynki zajmują miejsce, które należne jest ich synom. Tak, w wielu przypadkach tak rzeczywiście było, natomiast no, w dalszym ciągu są takie miejsca w naszym kraju, gdzie tych dziewczęcych drużyn nie ma. Na szczęście to się poprawia i PZP też zauważył potrzebę informowania w ogóle szerzej o istnieniu kobiecych drużyn, bo stworzył taką mapę Drużyna Dziewczyn, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie najbliżej nas działa jakaś kobieca drużyna, albo przynajmniej klub, który ma Akademię Piłkarską dla Dziewczynek. To jest bardzo cenne, wbrew pozorom, i jest to bardzo prosty pomysł, ale do tej pory go brakowało. Natomiast dziewczyny same nie wspominają najgorzej, tej gry w męskich drużynach, co mnie trochę zdziwiło, bo wydawało mi się, że one właśnie będą miały trudne doświadczenia z tej gry z chłopcami. Natomiast one, gdyby spojrzeć bardziej globalnie, tak na, na ten obraz, który się wyłania z doświadczeń wszystkich moich bohaterek, które grały w chłopięcych drużynach, to wygląda to trochę tak, że do pewnego momentu właściwie dla nich ta płeć była przezroczysta. Jeżeli chłopcy kierowali do nich jakieś tam uwagi czy epitety, to odnoszę wrażenie, że powtarzali jednak słowa swoich rodziców. Natomiast było bardzo wiele takich sytuacji, kiedy okazywało się, że ta dziewczynka, która Zazwyczaj w tym samym wieku rozwijała się trochę szybciej, zarówno fizycznie, jak i psychologicznie, bo tak to po prostu jest. Bywało, że była po prostu najlepsza w tej drużynie. Albo na tyle dobra, że koledzy nawet pomimo jakiejś podejrzliwości czy początkowych uprzedzeń musieli to docenić. Poza tym też wielu trenerów i trenerek, z którymi rozmawiam, wspomina o tym, że dla dziewczyny to jest też fajna forma treningu i sprawdzenia się. To znaczy to, że ona musi doszlusować fizycznie do poziomu tej chłopięcej drużyny. Więc tak na samym końcu, nie jest to złe doświadczenie, a na pewno jest to doświadczenie, które przygotowuje ją na to, co ją dalej może spotkać jako piłkarka? Zastanawiałam się, jak nawigować naszą dzisiejszą rozmową, żeby nie wpaść za bardzo w pułapkę różnych stereotypów, które wokół nas są. No i które zwłaszcza wokół piłki nożnej są bardzo mocno ugruntowane. No ale niestety te stereotypy potwierdzają również bohaterowie twojej książki. Jedna z piłkarek, to jest chyba nawet pierwsza rozmowa w książce, Agnieszka Winczo, która wspomina, że jej rodzice, jej tata tak sugerował, że ta piłka nożna to może nie być najlepszy pomysł, bo wygląda jak chłopczyca, bo będzie miała krzywe Nogi. Tutaj trochę kłania się w pas, ten stereotyp, że no gdzie dziewczyna do piłki nożnej. No ale Agnieszka Winczo ma fenomenalną mamę, Halinę, która też występuje w tej książce i która powiedziała swojemu mężowi, ja się z tobą rozwiodę, a dziecko będzie grało. Ona absolutnie wspiera swoją córkę w tej pasji do tej pory. Agnieszka jest w tej chwili osobą 40-letnią i nadal ma ogromne wsparcie w swojej mamie, więc bardzo często się okazuje, że to właśnie matki stawały po stronie, po stronie córek, żeby one mogły tę swoją piłkarską pasję realizować. Wiesz, ten stereotyp się co jakiś czas jeszcze pojawia. Pierwszy wywiad, którego udzieliła Weronika Zawistowska, którego już w sieci nie ma, zaczynał się od pytania: No, słuchaj, a ty wiesz, jak pojawiasz się gdzieś w sukience, to nie przeszkadza ci, że masz posiniaczone kolana. Wyobrażasz sobie, że ktoś pyta Cristiano Ronaldo, czy jemu nie przeszkadza, że ma czarne paznokcie u stóp? Wiesz, to jest po prostu koszt, który się ponosi, będąc częścią tego piłkarskiego świata. Tak, jest to sport kontaktowy, jest to sport dość brutalny. Każdy, kto widział choć jeden mecz na w miarę profesjonalnym poziomie, wie, jak to wygląda. I te dziewczyny same się na to zdecydowały. Czy wyglądają jak chłopczyce? Niektóre tak, Nie niektóre nie, to jest ich wybór, i myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, kiedy tak naprawdę nikogo to nie powinno interesować. To raz. Dwa. Pojawia się takie zdanie, wypowiedziane przez przywoływaną już przez ciebie dietetyczkę polskiej reprezentacji, która się z dziewczynami przyjaźni, też bardzo ważne było dla mnie to spojrzenie właśnie od, od środka. Ona mówi, że dziewczyny przygotowują się do meczu jak do ważnej randki, albo do, nie wiem, ważnego, wiesz, dnia w pracy. I dla niektórych to będzie oznaczało, że mają, wiesz, pełny makijaż, zrobione rzęsy, paznokcie i tak dalej, a niektóre chcą się czuć po prostu swobodnie i wygodnie i one się na przykład nie malują. I tak naprawdę myślę sobie, że ten piłkarski świat kobiecy trochę odbija te tendencje, które teraz mamy i całe szczęście w końcu w całym społeczeństwie, że kobieta tak naprawdę ma prawo wyglądać tak, jak chce i nikomu nic do tego i robić to, co chce. Przez moment pomyślałam, że rozmaw Mówiąc o sportowcach, no rzadko zastanawiałybyśmy się nad tym, jak oni wyglądają czy jak się ubierają. Pamiętam, jak cały świat przeżywał, przecież, fryzury Davida Beckhama, które się zmieniały z sezonu na sezon. Sylwia Maksym, o której mówiłaś, czyli dietetyczka polskiej kadry, ona powiedziała bardzo ważną rzecz. Myślę, że to może trochę funkcjonować jako dopełnienie tych słów o randce czy ważnym wydarzeniu, bo ona powiedziała, że to, jak wyglądają, dodaje im pewności siebie. Niektóre z nich mają pełny makijaż, inne są ścięte na chłopczyce, bo to jest po prostu pewnie wygodniejsze, bo te włosy nigdzie nie fruwają wokół głowy, to jest może nie pancerz ale to jest sposób przygotowania się do meczu, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Przede wszystkim, jeżeli jest się zawodową sportowczynią czy sportowcem, no to najlepiej by było i w optymalnej sytuacji tak jest, że całe życie jestem podporządkowane. To mówi Agnieszka Jędrzejewicz, też bohaterka mojej książki, że tak naprawdę to, jak odpoczywasz, i jak śpisz, jak jesz, to też jest element treningu, tak to można nazwać. Więc jeżeli piłkarz Dodatkowo, na przykład, musi pracować i upchnąć gdzieś te 8 godzin, wiesz, etatowej pracy, pomiędzy te wszystkie zajęcia, które mają doprowadzić ją do perfekcyjnej formy na, na meczu. No to wiadomo, że jest dużo trudniej. Natomiast rzeczywiście, ja sądzę, że jest taka psychologiczna prawidłowość, że to, jak człowiek, między innymi, wygląda, też ma znaczenie dla jakości jego występu sportowego. No to jest najważniejsze, co one w życiu robią. Tak naprawdę wszystko się do tego sprowadza. Też ukłon w stronę piłkarek za to, ile z tych rzeczy one muszą sobie ogarniać same. Kiedy Kasia Kiedrzynek, nasza bardzo uznana bramkarka, wieloletnia bramkarka polskiej reprezentacji z ogromnymi osiągnięciami, w tej chwili już zakończyła karierę reprezentacyjną, ale dalej gra w Paris Saint-Germain. Kiedy ona zaczynała, stawiała swoje pierwsze piłkarskie kroki, ona nie miała treningów bramkarskich zapewnionych przez swój klub. Musiała to sobie sama zorganizować i sama za to płacić. Bardzo wiele piłkarek nie ma wsparcia dietetycznego w swoich drużynach, w swoich klubach, więc organizują to sobie na własną rękę. Wspomina Anna Gawrońska, weteranka, napastniczka, medyka koni, Mówię weteranka, bo to jest rocznik 79 i nadal aktywna piłkarka. Ona mówi o tym, że no, dobrze by było, żeby dziewczyny zarabiały tyle, żeby nie musiały wybierać, czy kupić sobie nowe korki, czy odżywki białkowe, które też są im potrzebne przy profesjonalnym uprawianiu sportu. To, o czym mówisz, myślę, że spokojnie może być wprowadzaniem do drugiej części naszej rozmowy, w której chciałabym, żebyśmy skupiły się nad tym, z czym borykają się polskie piłkarki, jak to środowisko zawodowe, ale też na takim poziomie działa, czy wygląda, jak działa. Ale wracając jeszcze na moment do dziewczynek, trochę błęd puent... To, co powiedziałaś, bo nie ukrywam, że informacja o tym, że PZPN przygotował taką mapę i tak dalej, to jest w jakiś sposób krzepiące, ale jak wygląda system szkolenia, nazwijmy to infrastruktura, jeżeli chodzi o chłopców, gdzie no, ten sport jest o wiele bardziej popularny, to nie należą do rzadkości historie dzieci, które są przez rodziców włożone kilka razy w tygodniu do piłkarskich szkółek, do jakichś akademii piłkarskich, których jest bardzo dużo. Natomiast jak to wygląda z dziewczynkami? Czy one również są brane pod uwagę w, w tego typu miejscach? czy okazuje się, że żeby gdzieś dotrzeć, to to już jest wyprawa kilkaset kilometrów i wymaga bardzo dużej determinacji zarówno od dziecka, jak i od rodziców w Polsce jest bardzo dużo już w tej chwili szkółek i akademii, które przyjmują dziewczyny do chłopięcych drużyn albo mają dziewczęce drużyny. To też jest tak, że przez te ostatnie parę lat no, był taki ciepły powiew, między innymi z zachodu dla kobiecej piłki i u nas też to widać. Poza tym też no, PZPN ma swoje wymogi i jest to kwestia również finansowa dla, dla klubu, że on ma szansę trochę lepiej, mówiąc krótko, podwyższyć swoją kondycję finansową, inwestując również w szkolenie dzieci i dziewczynek. Więc to się na pewno poprawia. Jeżeli Mówisz o tym jeżdżeniu kilka razy w tygodniu? Tak, w pewnym momencie tych treningów jest trzy w tygodniu, od pewnego momentu pięć, więc tak naprawdę dziewczynka czy tam chłopiec trenują codziennie, w weekendy są mecze, więc życie całej rodziny trochę kręci się wokół tego dziecka, które, które gra w piłkę. A jak te historie mogą potoczyć się dalej, kiedy okazuje się, że pasja z dzieciństwa staje się pasją na całe życie? O tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, kiedy mam nadzieję, że zastanowimy się nad tym, z czym mierzą. Się polskie piłkarki? Czy ich życie zawodowe, ale też rodzinne jest podobne do życia polskich piłkarzy? Czy są otoczone opieką, którą powinny mieć? Jak to wszystko wygląda? O to będę pytała Karolinę Wasilewską, autorkę książki Polka Gola o kobietach w futbolu, która przeprowadziła kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet rozmów z osobami związanymi ze światem żeńskiej piłki nożnej w Polsce i która dzisiaj właśnie o swoich doświadczeniach z tych rozmów opowiada. Dlatego mam nadzieję, że będzie. Z nami będziecie z drogowskazami, bo słyszymy się, jak mam nadzieję, już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Zgodnie z zapowiedzią, drogowskazy wracają na naszą antenę. Nie słyszeliśmy się tylko przez kilka minut, co nie zmienia faktu, że miło mi jest przywitać się z wami po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi Karolina Wasielewska, autorka książki Polka Gola o kobietach w futbolu. W pierwszej części skupiłyśmy się na tym, jak wygląda sytuacja dziewczynek, które zamarzyły o futbolu, które pokochały piłkę nożną i w ten sposób chciałyby się realizować. Jak wszystkie dzieci w pewnym momencie... Może może okazać się, że pasja towarzyszyła im tylko na etapie dzieciństwa, ale w niektórych przypadkach okazuje się, że to jest w pewien sposób sens życia. No i jak wygląda życie kobiet, które decydują się związać z futbolem. Bardzo ważnym, bliskim dla mnie wywiadem był ten, który przeprowadziła się z Anną Gawrońską, taką można powiedzieć weteranką futbolu w Polsce, która wydaje mi się, że jest niezwykle oddana tej dyscyplinie, ale także wszystkim zawodniczkom, które ją uprawiają. I ona w pewnym momencie powiedziała, że bardzo zazdrości swoim koleżankom z zagranicy, piłkarkom, które trenują w zagranicznych ligach, bo one mają możliwość skupienia się tylko i wyłącznie na tym, jak wypadną w czasie meczów to znaczy na treningach, na swojej formie, na swojej kondycji, na swoim przygotowaniu. No i to dla mnie oznacza, że w Polsce jednak tak nie jest. To nawet nie tylko w Polsce tak nie jest, bo Agnieszka Winczo, też piłkarka z tego starszego pokolenia, która całe życie grała w Niemczech i również w drużynach Bundesligi, a więc najwyższej klasy rozgrywkowej, ona całe życie musiała jednocześnie pracować. I opowieści o tych jej dodatkowych pracach też są dość, powiedziałabym, barwne, bo ona pracowała w firmie księgowej, w laboratorium testowania mięsa i jednocześnie gdzieś tam upychała w to swoje piłkarskie życie właśnie ten drugi etat. Więc to nie są takie rzadkie przypadki ani w ani za granicą tak naprawdę. I szapoba dla Agnieszki Winczo, że była w międzyczasie jedną z najskuteczniejszych napastniczek Ligi Niemieckiej, bo zdarzały jej się takie momenty w tej piłkarskiej karierze. Anna Gawrońska, o której wspomniałaś, jest jednocześnie przez właściwie większość swojego piłkarskiego życia także trenerką. Ona gra w klubie, który to umożliwia, to znaczy w Medyku Konin, gdzie bardzo wiele piłkarek tej pierwszej drużyny jednocześnie trenuje młodsze od siebie roczniki albo uczy WF-u w szkołach. Więc znowu, to jest teoretycznie coś związane. Z piłką, no ale nie element ich indywidualnego treningu. I ona ma rację, że tak naprawdę jeżeli piłkarka ma szansę, wiesz, po tym jak zje śniadanie, trenować sobie jakiś element, który jej na boisku nie wychodzi albo wychodzi gorzej, aż do obiadu, który również gwarantuje jej klub, potem ma trening drużynowy, potem ma jakąś regenerację, masaże, czas, żeby się wyspać, no to oczywiście to jest życie podporządkowane pewnemu reżimowi, ale one wybierają ten reżim. Natomiast jeśli jeszcze pojawia się to dodatkowe zajęcie, czy związane ze sportem, czy nie. To nadal jest coś, co je od tej piłki odciąga i Anna Gawrońska mówi wprost i to brzmi dość brutalnie, a może nawet smutno, że polska piłka dlatego jest pół amatorska, że ona zaczyna się profesjonalizować dopiero teraz. Dopiero teraz tak naprawdę na poziomie ekstraligi możemy mówić o zarobkach, które pozwalają piłkarkom żyć może i skromnie, ale tylko i wyłącznie z piłki. Przywołałaś klub, który wydaje mi się, że zajmuje bardzo ważne miejsce w Twojej książce, bo zdaje się, że trudno jest znaleźć piłkarkę w Polsce, reprezentantkę Polski, która nie otarła się lub przez jakiś czas nie była związana z takim klubem jak medyk Konin. Konin to jest miasto w Wielkopolsce. Klub stworzył cały system wsparcia swoich zawodniczek. To znaczy, klub ma podpisaną umowę z jedną ze szkół. Zawodniczki tam podkreślają, że nie ma taryfy ulgowej. Nauczyciele są bardzo czujni na różnego rodzaju szkolne przestępstwa pod tytułem Wagary, spóźnienia, miganie się od zajęć, ale osobą, która może wystawiać zwolnienia, jest trener, bo na przykład okazuje się, że gdzieś grany był mecz wyjazdowy, wtedy dziewczyny mają kilka dni więcej, na przykład, żeby przygotować się do sprawdzianu, ale klub pomaga też piłkarkom zorganizować pracę. Najczęściej właśnie to są włefistki, trenerki, pewnie nie tylko. Już samo to, oczywiście przy wielkim docenieniu tego, co robi klub, budzi we mnie jakieś duże zaskoczenie, no bo jednak, kiedy myślę piłka nożna, to myślę przede wszystkim o piłkarzach, o wielkich gwiazdach, o ludzie, którzy niemalże niezależnie od poziomu rozgrywek, są dosyć dobrze sytuowani, a tutaj cieszymy się, że istnieje klub, który pomaga swoim piłkarkom znaleźć pracę. Tak, dlatego że założyciel tego klubu i jego wieloletni trener pierwszej drużyny, Roman Jaszczak całe życie boryka się, jak on to sam podkreśla, z niewystarczającym poziomem finansowania, powiedzmy. I on tam przywołuje taką sytuację, kiedy jedna z zawodniczek wieloletnich, zasłużonych prosiła o podwyżkę, chciała zarabiać uwaga, uwaga, 4000 złotych i on nie miał z czego jej tej podwyżki dać, nawet pomimo, że Uważał, że ona zasługuje. No, jest to jakaś forma wsparcia tych piłkarek rzeczywiście. Jeżeli chodzi o samego medyka, Konin, tutaj Roman Jaszczak ma. Absolutnie złotą rękę do piłkarek, bo rzeczywiście wychowanką tego klubu jest Ewa Pajor, nasza najbardziej znana i jedna z najbardziej utalentowanych piłkarek. Jest Paulina Dudek grająca obecnie w PEZRZE. Bardzo, bardzo wiele można by było wymieniać tych piłkarskich nazwisk, a nawet jeżeli jakaś dziewczyna nie grała w medyku Konin, to i tak Roman Jaszczak najpewniej o nią zabiegał. Tak było z Kasią Kiedrzynek, tak było z Weroniką Zawistowską, z wieloma innymi bardzo znanymi piłkarkami, że gdzieś tam w ich biografii pojawia się to, że Roman Jaszczak podejmował wszelkie możliwe. Wysiłki składał wszelkie możliwe obietnice, no ale oferta jakiegoś innego klubu, choćby dlatego, że był bliżej domu, okazała się atrakcyjniejsza. Też wychowanką tego klubu jest obecna selekcjonerka polskiej reprezentacji Nina Patalon, która. Dość szybko, bo w wieku właściwie 24 lat zakończyła karierę piłkarską w wyniku tego, że miała bardzo poważną kontuzję, ale już jako dziewiętnastolatka zaczęła podejmować pierwsze kroki, żeby stać się profesjonalną trenerką. I ona między innymi była trenerką Ewy Pajor i wspominała mnie tak bardzo poruszył ten fragment, bo w męskiej piłce raczej nie spotyka się tego rodzaju wypowiedzi, że jako młoda trenerka miała obawy, czy ona tego wielkiego talentu nie zepsuje. Nina też brała udział w powstawaniu tego systemu. Dzięki któremu piłkarkom dzisiaj trochę łatwiej się w tej piłce odnaleźć i, i trochę łatwiej z tego poziomu takiego amatorskiego, dziecięcego wejść w profesjonalną piłkę. I ona jest temu bardzo oddana do tej pory. Kiedy ja z nią rozmawiałam pierwszy raz, pytałam ją, jakich materiałów szkoleniowych się używa, kiedy pracuje się z piłkarkami. Ona mówi, że u nas te materiały dopiero powstają. I była w trakcie przygotowywania suplementu dotyczącego trenowania kobiet w związku z tym, że no po prostu one, one nie tyle trenują inaczej, co mężczyźni. No ale mamy cykl Menstruacyjne, mamy przypadki powrotów na boisko pociąży, i to wszystko trzeba uwzględnić. I tego rodzaju źródeł do tej pory w Polsce rzeczywiście nie było. Wspomniałaś o tym wątku rodzinnym, który znów, kiedy przygotowywałam to pytanie, to pomyślałam sobie, że w przypadku mężczyzn uprawiających jakikolwiek sport, ta wątpliwość się nie pojawia. No ale tak jak powiedziałaś, uwarunkowania biologiczne, fizjologiczne są takie, a nie inne. No otóż piłkarki mówią dzieci, rodzina bardzo chętnie, no ale po zakończeniu kariery. Znana jest historia takiej piłkarki. Aleks Morgan, która rzeczywiście po urodzeniu dziecka wróciła na boiskach. Natomiast w Polsce to nie jest powszechna praktyka. Na kartach książki piszesz, że Natalia Pakulska to była osoba, która najczęściej przekładała umówione spotkania. Jest chyba najbardziej zapracowaną i zajętą osobą, również dlatego, że u niej te światy są do połączenia trzy: piłka nożna, praca. Ale też dziecko, bo Natalia urodziła córeczkę. Co więcej, to jest córeczka, którą ona wychowuje sama, jest samotną matką. Chociaż niesprawiedliwym jest powiedzenie, że wychowuje ją sama, dlatego że ona sama podkreśla, że no, spotyka się z wielkim wsparciem, chociażby ze strony Anny Gawrońskiej, o której już rozmawiałyśmy. To jest w ogóle niesamowita historia takiego siostrzeństwa kobiecej przyjaźni ponad wszystko. To znaczy, Anna Gawrońska zaproponowała Natalii po prostu możliwość zamieszkania w swoim domu. I Natalia razem ze swoją córeczką mieszka tam do tej pory i na pewno jest to, jest to dla niej ogromna pomoc, za którą, jak ona sama podkreśla, ma nadzieję kiedyś się ani odwdzięczyć. Natomiast rzeczywiście, wspomniałaś o Alex Morgan. Alex Morgan, kiedy wracała na boisko po, powiedzmy, odchowaniu dziecka, chociaż wiadomo, że dziecko na tym etapie nie jest odchowane, to była już absolutną piłkarską gwiazdą, więc. Wszyscy, którzy byli w stanie stanąć na rzęsach, żeby umożliwić jej ten powrót na w miarę bezbolesnych warunkach, rzeczywiście to zrobili. Natalia Pakulska natomiast była przez 17 lat zawodniczką, bardzo cenioną zresztą, Medyka Konin, miała propozycję też zagranicznych transferów, z których no, z różnych powodów opisanych też przeze mnie w książce nie skorzystała. Niemniej, no tutaj o ile na poziomie sportowym nie, nie był dla niej problemem, ten powrót na boisko, to tutaj też pewne względy powiedziałabym, charakterologiczne po obu stronach, to znaczy tutaj pojawiają się takie wypowiedzi anonimowe, że Zarówno Natalia, jak i Roman Jaszczak mają dość trudne charaktery, i żeby oni się rzeczywiście dogadali, to musiałaby być dobra wola z obu stron, a być może jej trochę zabrakło. Tak jak mówisz, wracając do tych trudności w żonglowaniu tymi elementami życiorysu, to znaczy macierzyństwo, praca i piłka, no jest to szalenie trudne. Mnie jest w ogóle trudno to sobie wyobrazić, jako osobie, która sama ma trzyletnie dziecko i wiem, że przy jednej etatowej pracy i jednym dziecku, tak naprawdę, i jeszcze wsparciu męża, to nadal bywa trudne. Więc jest to jak dla mnie ogromne bohaterstwo, że jest taka zawodniczka, która rzeczywiście się na to porwała. I szczerze mówiąc, ja rozumiem też piłkarki, które mówią, że nawet jeśli chciałyby mieć dzieci, to dopiero po zakończeniu kariery. Bo dopiero wtedy jest na to jakiś taki dłuższy oddech, prawda? I można poświęcić się w pełni temu życiu rodzinnemu, a nie wiecznie dzielić swoją uwagę pomiędzy jedno a drugie. Natomiast też warto wspomnieć, że wiele piłkarek w ogóle nie ma planów rodzinnych, że one są po prostu bardzo skupione na swojej karierze sportowej i y, ja od wielu z nich słyszałam, że wiesz, ja nie wiem jak będzie, nie wiem czy w ogóle jestem tym zainteresowana. Na razie ważne są dla mnie inne rzeczy. Patrycja Pożerska, bardzo mnie to rozczuliło, jak opisując jej plany, to co ona będzie robiła w przyszłości, jako ona Widzi swoją dalszą karierę, po prostu przytacza, że teraz wszystko się zmieniło, bo Patrycja znajmiła, że się zakochała i teraz wszystko uległo pewnej modyfikacji. Wspomniałaś o takiej trudności charakterów. Co prawda, mówiłaś o dwóch konkretnych postaciach, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawy wątek do przywołania. Mianowicie taka emocjonalność, która nam się często kojarzy z kobietami. Mówi się, że kobiety są o wiele bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Tutaj, właśnie znów, Anna Gawrońska, ale mam wrażenie, że ona powiedziała niezwykle dużo mądrych rzeczy. Zwróciła uwagę, że ona jako trenerka, Trochę podpowiadała trenerowi kadry, jak pracować z kobietami. Dlatego, że on wchodził, oczywiście metaforycznie, że on wchodził do damskiej szatni, tak samo jak do męskiej, a jednak rozmawiać trzeba trochę inaczej. Przytaczasz też przykłady piłkarki, która ponoć miała nie podać w kluczowym momencie piłki do napastniczki, z którą po prostu średnio się lubiła. A z jeszcze innej strony piszesz o kobietach, które wyjechały, które zdecydowały się na kontrakty w Hiszpanii, Francji, w Niemczech. No i czuły się tam źle, dlatego że po prostu nie miały z kim podbijać tego miejsca, które czuły się trochę samotnej tego otoczenia, tej jakiejś własnej wioski, trochę im brakowało. Myślę, że to jest coś, co tak naprawdę jest wspólnym doświadczeniem piłkarek i piłkarzy, tylko piłkarze rzadko o tym mówią. Natomiast piłkarki rzeczywiście otworzyły się w tych sprawach i wiesz, to, to jest dobre, że zaczynamy o tym rozmawiać. Że owszem, ceną tej wielkiej kariery, którą się robi w zagranicznym klubie, tych większych pieniędzy, które się zarabia, chociaż w przypadku piłkarek to nigdy nie jest fortuna, jest jednocześnie to, że no, wpadasz z dnia na dzień w zupełnie nowe środowisko. Zaczynasz funkcjonować w kraju, którego języka być może nie znasz. Jesteś w drużynie, która, tak jak Paulina Dudek mówi, OPS, że no tutaj nie ma drugiej szansy Albo się sprawdzisz, albo na twoje miejsce Jest sto chętnych. I to nie jest tekst Pod tytułem Janusz Bis w Polsce Na twoje miejsce jest sto chętnych, tylko tam naprawdę tak jest Więc jest to trudne na pewno i bardzo się cieszę Że one o tym mówią, ale Miłosz Stępiński Poprzednik Niny Patalon na stanowisku Selekcjonera polskiej kadry, bo to o nim Mówi właśnie Anna Gawrońska. On po tym Jak opiekował się kobiecą kadrą Później zajął się pracą z reprezentacją męską U20 i on mi powiedział, że Te chłopaki też są teraz inne że to już nie jest to pokolenie piłkarzy, z którymi się właściwie nie rozmawiało o ich uczuciach, o ich emocjach. Nie, oni też są o tym rozmawiać. I wcale mnie to nie dziwi, dlatego, że, wiesz, sport to są ekstremalne emocje. Jak ja sobie wyobrażam, że miałabym, wiesz, nie strzelić kluczowego karnego w finale Ligi Mistrzyń, a to się zdarzyło na przykład Kasi Kiedrzynek, to przecież pękłoby mi serce. I, I doskonale sobie, znaczy, dobrze, nie potrafię sobie tak naprawdę w stu wyobrazić, co się czuję w takim momencie, ale potrafię sobie wyobrazić, jak ogromne są te emocje, które temu towarzyszą i jak długo one z ciebie nie schodzą. Tak samo, wiesz, euforia związana z ważnym zwycięstwem, z ważnym transferem i tak dalej. Więc myślę sobie, że dobrze, jeżeli w sporcie również uwzględnia się to, że te emocje są bardzo skrajne i fajnie, że sportowczyni i sportowcy zaczynają o tym mówić. Fajne jest to, że również moje bohaterki przyznają się na przykład do tego, że korzystają z pomocy psychologa sportowego, że właśnie Miłosz Stępiński czy Nina Patalon mówią o tym, że z piłkarkami też trzeba rozmawiać o ich emocjach, o tym, co one przeżywają. Być może w jakichś sytuacjach w ich życiu Prywatnym, które też nakładają się na to, jak one trenują i jak wyglądają ich występy na boisku. To jest moim zdaniem bardzo ważne w każdej dziedzinie tak naprawdę sportu, czy to męskiego, czy kobiecego. Tak, myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo ważna i bardzo cenna zmiana, że już okazuje się, że sportowczyni i sportowcy to nie są osoby z tytanu, to nie są roboty, tylko to są osoby, które odczuwają to, co dzieje się na boisku, to, co dzieje się na trybunach, to, co piszą dziennikarze i to wszystko ma dla nich znaczenie. Ty na początku powiedziałaś o tym, co usłyszała Weronika Zawistowska, to pytanie o kolana przy założeniu no ale niestety również ona jest bohaterką innego, wydaje mi się, bardzo trudnego pytania, które trochę pokazuje status polskich futbolistek. Mianowicie, kiedy ona zaczęła grać dla Bajernu, to dziennikarze usłyszały, czy już spotkała Lewandowskiego. Ciągle jest tak, że mówi się o piłkarkach, że to jest, wiesz, na przykład Lewandowski w spódnicy Ewa Pajor, tak? która w spódnicy bywa chyba tylko na ważnych uroczystościach. Już może nie mówi się tak, jak to było w 2013 roku, kiedy nasza reprezentacja U-17 zdobyła Mistrzostwo Europy i o tym zwycięstwie golu Eweliny Kamczyk ktoś napisał, jakiś dziennikarz sportowy, strzeliła gola, którego nie powstydziłby się żaden mężczyzna. Więc ciągle jest to, wiesz, jest to porównywanie do piłki męskiej, które jest tak naprawdę o tyle absurdalne, że w innych dyscyplinach sportu się w ogóle tego nie robi. Nikt się nie zastanawia, czy Iga Świątek gra lepiej niż Rafael Nadal, bo po prostu tenis kobiecy i tenis męski to są dwa różne światy, które spotykają się tylko w meczach mixtowych. Nikt się nie zastanawia, czy, wiesz, koszykarki grają bardziej dynamicznie albo biegają szybciej od Szykarzy. Tylko w przypadku piłki nożnej pojawiają się tego rodzaju porównania, które zawsze będą krzywdzące dla kobiet, dlatego że no, my mamy jednak inne możliwości fizyczne, ale to nie oznacza, że te mecze wyglądają gorzej, że są gorzej rozgrywane. Absolutnie. Wspomniałaś kilkukrotnie o Ninie Patalon, która jest pierwszą trenerką polskiej kadry narodowej w piłce nożnej, polskiej żeńskiej kadry narodowej. Wydaje mi się, że ona na wielu płaszczyznach przeciera szlaki. No, tak jak powiedziałaś, ona pisze ten suplement dotyczący systemu szkolenia. Wskazówki, z których mamy nadzieję, że kolejni trenerzy będą korzystać. No i myślę też, że jej historia jest takim dobrym momentem, żeby porozmawiać o systemowym wsparciu, to znaczy wsparciu związkowym. W Twojej książce przede wszystkim pojawia się Zbigniew Boniek, który prezesem PZPN był już jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że to był czas, kiedy zaszły pewne istotne zmiany, no bo to na jego ręce trafiło pismo podpisane przez kadrowiczki, w którym one domagały się, myślę, że może nawet nie żądały, ale domagały się tego, żeby zrównać warunki treningowe, czy też warunki podczas zgrupowań, żeby one miały je takie same jak ma męska kadra. Czyli nawet na takim poziomie trzeba było to wyrównać. No bo Onieck przytacza fatalną, moim zdaniem, historię, ale niestety prawdziwą, kiedy przyjechał na zgrupowanie, a ówczesny trener poprosił jedną z piłkarek, żeby panu prezesowi zrobił kawy. To, że na zebraniach, prawda, w korporacjach ciągle prosi się kobiety będące na tych samych stanowiskach, co mężczyźni, żeby robiły kawę albo robiły notatki, niestety nie należy do rzadkości. Natomiast dlaczego mnie bardzo zależało na rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem? Po pierwsze, dlatego, że chciałam go bardzo poznać jako fanka piłki nożnej. Po drugie, i, i ważniejsze, no rzeczywiście za jego kadencji zaszły te najpoważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o takie warunki bytowe dla piłkarek. To znaczy, to, że one rzeczywiście latają już czarterowymi lotami, że to nie jest tak, że ten lot będzie opóźniony. Albo może nie dojść do skutku, bo będzie burza, i one wtedy dojadą na godzinę przed planowanym meczem, bo to nie są warunki, w których ktokolwiek jest w stanie dobrze ten mecz zagrać. No, ale tu dodajmy, że to, o czym powiedziałaś, to nie była sytuacja hipotetyczna, bo to się po prostu. To się wydarzyło. się mm -hmm. przydarzyło. Miały lecieć do Glesgo i przyleciały z 9-godzinnym opóźnieniem. Właściwie po tak, prostu tak. biegły na murawę. To była bardzo głośna historia i, i, i Zbigniew Boniek, co mi bardzo zaimponowało, no, przyznaje się do paru błędów i zaniechań po stronie pzpn w tamtych czasach, ale też bardzo ciekawe jest to, że on mówi o pewnym Ewolucji, którą sam przeszedł jako no, już w tym momencie działacz piłkarski, prezes pzpn bo on mówi, że dawniej też nie postrzegał piłki nożnej kobiet jako coś, w co w ogóle należy inwestować czas, pieniądze czy uwagę. Właściwie właśnie ta ewolucja dokonała się w nim wtedy, kiedy sam grał we Włoszech i zobaczył, że tam no włoska liga kobiet jest bardziej ceniona, ma zupełnie inną pozycję i te piłkarki też, choćby pojawiały się razem z nim jako komentatorki w czasie meczów transmitowanych w telewizji. Kiedy u nas, no, właściwie teraz zaczyna się ten zwyczaj, prawda? Zapraszania piłkarek czy trenerek. I on rzeczywiście, kiedy Miłosz Stępiński przyniósł mu tę petycję podpisaną przez piłkarki i zaczął z nim rozmawiać o tych warunkach dla piłkarek właśnie, no doszedł do wniosku, że rzeczywiście, jeżeli chcemy sprofesjonalizować naszą kadrę, umożliwić jej to, żeby ona wykorzystywała w pełni swój potencjał na boisku, to trzeba pomyśleć o tych wszystkich rzeczach, które teoretycznie są poboczne, ale tylko teoretycznie. Myślę, że zmiany, które rozpoczęły się za czasów Zbigniewa Bońka, trochę odpowiadają na pytanie, któremu chciałabym podporządkować całą trzecią część naszego spotkania, mianowicie, co musi się zmienić, żeby zawodniczki, które rzeczywiście mają w sobie bardzo dużo pasji, dużo talentu, dużo samozaparcia, miały dobre, sprawiedliwe warunki do tego, żeby swoje możliwości rozwijać, no również po to, żeby jak najlepiej grać w polskiej kadrze, bo myślę, że dla wszystkich kobiet, z którymi rozmawiałaś, ta gra z orzełkiem na piersi jest naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem. A dzisiaj o świecie żeńskiego futbolu w Polsce opowiada Karolina Wasielewska, która napisała książkę Książkę Polka Gola o kobietach w futbolu, a nasza rozmowa wróci na antenę już za kilka minut, i ja mam nadzieję, że słyszymy się w tym samym albo tylko większym składzie. Do usłyszenia Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. No i przyszedł czas, żeby rozpocząć finałową część naszego dzisiejszego spotkania w drogowskazach. Skład w naszym radiowym studiu na szczęście jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Karolina Wasielewska, autorka książki Polka Gola o kobietach w futbolu. Mam wrażenie, że już troszkę chronologicznie przeszłyśmy przez dwie poprzednie części naszej rozmowy, bo poruszałyśmy tematy początków kariery futbolowej, tych młodszych piłkarek, dziewczynek, które chcą się na boisku realizować. Potem zastanawiałyśmy się, jak to w praktyce wygląda kiedy z amatorki piłkarka staje się profesjonalistką i kiedy wiąże swoje życie zawodowe z klubem, z reprezentacją. No ale takie pytanie, które wydaje mi się, że nie tylko mnie ciśnie się na usta, to jest pytanie dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego te kobiety muszą dodatkowo pracować? Dlaczego same w wielu przypadkach muszą kupować sobie odżywki, sportowe buty, stroje? To już mam nadzieję, że są takie historie z przeszłości, bo rzeczywiście niektóre zawodniczki już się na boisku nie pojawiają. Mam wrażenie, że mogę też spróbować sama sobie odpowiedzieć. Powiedział na pytanie Dlaczego jest informacja, że po prostu w polskim futbolu żeńskim nie ma pieniędzy? Ale ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, bo chciałabym szukać i pytać dalej. Dlaczego? Dlaczego ten potencjał sportowy nie jest wykorzystywany? Dlaczego wciąż brakuje sponsorów? I dlaczego tych pieniędzy wciąż jest za mało? Przede wszystkim, żeby odpowiedzieć na to pytanie, sądzę, że należy wyjść od przyczyn takich globalnych i cofnąć się o 100 lat, bo w latach 20. XX wieku kobieca piłka rozwijała się na równi z męską i też przyciągała zainteresowanie kibiców, kibicek. Panowie w Wielkiej Brytanii sobie wymyślili, że piłka nożna kobietom szkodzi. No bo przede wszystkim tak odrywa je od zajęć stricte kobiecych typu rodzenie dzieci i kto to w ogóle słyszał, żeby kobiety fikały w krótkich spodniach po murawie. Doszyto do tego taką bardzo mocno naciąganą teorię, że... Piłka nożna po prostu szkodzi kobietom na zdrowie, na płodność, i piłka nożna w kilku krajach w związku z powyższym została dla kobiet zabroniona. To było nielegalne, żeby kobiety grały w piłkę nożną. No i co? No i w momencie, kiedy zniesiono te idiotyczne zakazy i piłka nożna kobiet na powrót zaczęła się rozwijać, były lata 70. więc tak naprawdę poziom zarówno rozwoju sportowego, jak i promocji tej piłki był o 50 lat. Do tyłu w stosunku do piłki męskiej. Do tego czasu wytworzyła się wokół piłki nożnej taka kultura macho, bo zwróćmy uwagę, że to jest jedyna dyscyplina sportu, której środowisko kibicowskie wytworzyło takie brzydkie zjawisko jak środowisko pseudo kibicowskie. Tego w innych dyscyplinach sportu nie ma, i to też jest odprysk tej właśnie kultury, takiej powiedziałabym, toksycznej męskości. Już wtedy piłkarką było się bardzo, bardzo trudno przebić. I nie oszukujmy się, no zmniejszone zainteresowanie kibiców powoduje, że jest zmniejszone zainteresowanie sponsorów, a więc pieniędzy na ten rozwój piłkarski jest mniej. Jeżeli pieniędzy na rozwój piłkarski jest mniej, no to gra jest na nieco niższym poziomie, gorzej się ogląda, a więc znowu kibiców nie ma i to jest takie koło, które się zamyka. Na szczęście to się zaczyna dość dynamicznie zmieniać od mniej więcej kilkunastu lat i to się zmienia na świecie. Bardzo pomogła tak naprawdę tej tendencji akcja #MeToo, która zaczęła się w Hollywood i zaczęła się od molestowania seksualnego. Natomiast y, z czasem ona zaczęła tak trochę pączkować też na inne dziedziny życia, w których występuje dyskryminacja ze względu na płeć i wtedy tak naprawdę reprezentacje narodowe kobiet wielu krajów zaczęły się domagać, żeby na poziomie zarobków za występy na turniejach były te kwoty dla mężczyzn i kobiet zrównane. Bo nie, nie rozmawiamy tutaj o kontraktach Sponsorskich, bo one zawsze będą indywidualne, i tu nawet między piłkarzami jednej drużyny są ogromne, ogromne różnice. Natomiast rozmawiamy o tych pieniądzach, które rzeczywiście dostaje się na przykład za występ w turnieju. Nie ma w zasadzie żadnych przeszkód, które powodowałyby, że jest to uzasadnione, że kobiety dostają mniejsze pieniądze niż mężczyźni w momencie, kiedy to jest turniej tej samej rangi, nie wiem, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. To się w wielu krajach udało, a przy okazji no, zaczęliśmy poznawać te piłkarki, dowiadywać się, kim one są. Też bardzo wiele z nich występuje właściwie jako obrończynie praw kobiet, obronczenie praw osób LGBT+ jak Megan Rapinoe, prawda? Wieloletnia napastniczka, kapitanka reprezentacji USA. Nieprawdopodobnie utalentowana piłkarka, i też właśnie adwokatka grup dyskryminowanych, bardzo ważna postać życia publicznego w USA. Nagle się okazało, że piłkarki po pierwsze są, po drugie mają głos, po trzecie, kiedy patrzy się na ich mecze, to już widać ten większy profesjonalizm, bo to nie jest tak, że one są mniej dynamiczne niż mecze mężczyzn. Jeżeli zapytałabyś mnie o moje indywidualne podejście, bo ja oglądam zarówno męską, jak i kobiecą piłkę, faceci są w stanie więcej, trochę nadrobić siłą. Natomiast u kobiet widać więcej kombinowania, moim zdaniem. Bardziej widać te piłkarskie szachy, które ja osobiście uwielbiam, to znaczy przewidywanie ruchów przeciwnika, rozglądanie się po boisku, sprawdzanie, jaką taktykę można zastosować tu, tam i jak ją trzeba zmodyfikować, jeżeli przeciwnik nas rozgryzie. To jest coś, co mnie absolutnie w piłce nożnej kręci i uważam, że na meczach kobiecych widać to bardziej. Powiedzmy, że to, co mówiłaś o taktykach, strategiach czy zachowaniach sponsorów, reklamodawców, to ja zostawiam, dlatego że to są, nie wiem, prywatne firmy, które mają swoje tabelki, swoje wyliczenia. Swoje arkusze w Excelu. Natomiast przyznam szczerze, że kiedy czytałam o zachowaniu pzpn u czułam się jakaś taka rozgoryczona. Czułam, że to jest po prostu bardzo niesprawiedliwe, że pieniądze rozkładają się tak nieproporcjonalnie. Oczywiście rozumiem argument, że męska kadra ma dużo większą tradycję, historię, wspaniałe sukcesy. Co prawda sprzed bardzo wielu lat, ale owszem tak. Ten brak dofinansowania dla polskiej kadry, taki w ogóle brak jakiejś czujności, troskliwości, uwagi na te sportsmenki, wydaje mi się, Szczególnie dotkliwy, zwłaszcza, że przecież sukcesy były i to zupełnie niedawno, mówię o tym mistrzostwie, które wywalczyły sobie zawodniczki do lat 17. Mało tego, nasze zawodniczki do lat 17 w tym roku zdobyły trzecie miejsce Mistrzostw Europy i awansowały na mundial, więc to też jest ogromny, ogromny sukces i, i trzymam kciuki za dziewczyny, za ich dalsze osiągnięcia. Trochę muszę stanąć w obronie PZPN-u, mało który dziennikarz to robi, ja to zrobię, dlatego że PZPN rzeczywiście zaczyna odrabiać te lekcje. Oprócz tej drużyny dziewczyn, czyli tej mapy kobiecych drużyn w Polsce powstają jeszcze inne inicjatywy. Jest na przykład seria takich pikników piłkarskich, drużyna dziewczyn, które odbywają się w różnych miejscach w Polsce. I to są pikniki dla dzieci. Które nie służą temu, żeby przyciągnąć tylko te dziewczyny, które są już zainteresowane piłką, już w tę piłkę grają. Wprost przeciwnie, żeby pokazać tym dziewczynkom, które być może nigdy nigdyś tym nie interesowały, że piłka jest dla nich. One mogą tam przyjść, mogą poznać piłkarkę lokalnego klubu, pogadać z nią, przebić z nią piątkę, dostać ulotkę tego klubu, pograć sobie jakoś tam amatorsko na boisku. To jest po prostu fajne wydarzenie sportowe, festyn rodzinny, na które można przyjść z dziećmi, i moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł, dlatego że nikogo do niczego nie zmusza, nikomu nie tłoczy do głowy, że te dziewczynki muszą grać? Nie, one mogą grać, jeżeli chcą. I to jest dokładnie to, co należy pokazywać, jeżeli chodzi o promowanie kobiecej piłki. Normalizować ją, że to jest jedna z tych rzeczy, które mogą robić kobiety, tak? Mogą to sobie wybrać jako hobby czy jako sposób na życie. Tak samo PZPN dofinansuje kwotą czterystu tysięcy, ponad miliona 400 tysięcy, dwie najwyższe klasy rozgrywkowe w kobiecej piłce. Dlaczego? Co to znaczy mówię o drużynach z tych dwóch najwyższych klas. Dlatego, że bardzo często właśnie, kiedy dziewczyna dochodzi do etapu grania takiego już zawodowego, to jest wtedy. Kiedy ma, powiedzmy, 16-17 lat, wtedy zaczynają się nią interesować seniorskie drużyny, spływają pierwsze propozycje z kraju, z zagranicy. No więc właśnie, co zrobić, żeby ewentualnie zatrzymać te najzdolniejsze dziewczyny, jeszcze przynajmniej przez chwilę, w Polsce? I co zrobić, żeby one właśnie nie miały tych dylematów, czy korki, czy odżywki? To są pieniądze prawidłowo zainwestowane i ta inwestycja zaprocentuje. Bardzo się cieszę, że stanęłaś w obronie, jak to powiedziałaś, polskiego związku piłki nożnej, bo rzeczywiście tak no, stanąć i za... wcale, no. tak, a stanąć i załamać ręce nad tym, że nie jest dobrze, to jest trochę za mało. Powiedzmy, że jakieś jaskółki zmian już są, działania zostały podjęte. Mimo to mnie dźwięczą w uszach cały czas słowa Pauliny Dudek, która powiedziała, że bycie piłkarką w Polsce to jest tak naprawdę walka o równouprawnienie, że to jest walka o prawo do gry na tych samych boiskach i za te same pieniądze. I'm sorry. Nadal tak. To też się zmienia trochę dzięki temu, że właśnie wiele Polek, w tym Paulina Dudek, wyjechało za granicę. I po pierwsze, to też wpłynęło na jakość ich gry, bo wiele z tych dziewczyn, które grają w zagranicznych klubach, jest w polskiej reprezentacji i to widać. Po drugie, wiesz, one też stamtąd przywożą trochę inne warunki pracy. Nawet jeżeli te pieniądze znowu nie są rewelacyjne, no to jednak trenują na na przykład tych samych obiektach, na których trenują mężczyźni. To nie jest reguła, ale to się zdarza. Mają do dyspozycji, wiesz, od nowe biologiczną czy kantynę choćby na tym samym obiekcie na którym trenują, nie muszą nigdzie jeździć. A ciągle są takie kluby, w których te miejsca z których się na co dzień korzysta są rozrzucone po całym mieście, powiedzmy, i trzeba się przemieszczać. To też są ważne rzeczy. I tak na dobrą sprawę to, że właśnie świat otworzył się na polskie piłkarki i bardzo wiele zdolnych polek gra za granicą, też powoduje, że u nas te warunki zaczynają się zmieniać, bo jeśli chcemy zatrzymać dziewczyny u nas, tak jak mówiłam, przynajmniej na jakiś czas, bo te co zdolniejsze wyjadą i to jest pewniak, to musimy w to zainwestować, żeby one przynajmniej na etapie przygotowywania się do tej zawodowej kariery i do kariery w zagranicznym klubie też, krótko mówiąc, nie marnowały czasu i nie kombinowały bez przerwy, jak sobie ten swój piłkarski życiorys zorganizować, żeby było dobrze, tylko mogły polegać na infrastrukturze, pieniądzach i mądrości szkoleniowej swoich klubów. Karolina, wydaje mi się, że w trakcie tej rozmowy padło już sporo informacji na ten temat. Powiedziałaś o tym, jakie są plany i działania PZPN-u, jak trochę zmienia się mentalność. Myślę, że zawodniczek, zawodników, działaczy, działaczek, ale też kibiców, którzy, jak mam nadzieję, zaczynają interesować się bardziej. Ale pytam cię teraz nie tylko jako autorkę książki i znawczynię tematu, ale po prostu pasjonatkę piłki nożnej. Jak sądzisz, jak to ta sytuacja rozwinie się, potoczy w najbliższych latach. Pomijając to, na co wszyscy mamy nadzieję, pomijając jakieś stereotypy i czarny humor, który gdzieś tam w kącie ust może się kręcić. Jak sądzisz, czy realnie jest szansa, że gdzieś zainteresowanie futbolem kobiecym i jego dofinansowanie zrówna się z futbolem męskim? Bo ja też mam wrażenie, że, i mówię to zupełnie nieocennie, że piłka nożna w naszym kraju ma niezwykle wysoki status. To jest sport narodowy, co się bardzo często podkreśla. Piłkarze są idolami, są bohaterami dzieci, uczniów, uczennic. No i Zastanawiam się, czy jest szansa, że piłkarki też się takimi idolkami staną. Czy będą powszechnie znane, rozpoznawane i kto wie, czy będą patrzeć na nas z plakatów. Z drugiej strony, to też Anna Gawrońska przecież powiedziała, że ona się trochę boi, że ten sport się skomercjalizuje, że nagle się okaże, że to wszystko, co robimy, robimy dla pieniędzy, a to przecież nie o to chodzi. Ale z drugiej strony w zarabianiu pieniędzy nie ma nic złego. I ona to chyba wiąże z tym, że wtedy się straci to serce, że jednak patrząc na sport tylko przez pryzmat zarabiania, być może trochę się tego ducha sportu gubi. No trzeba tutaj trochę wypośrodkować, prawda? Bo rację ma Anna Gawrońska, że rzeczywiście, żeby zachować piłkę nożną kobiecą w tym jej takim bardzo nieskazitelnym stanie i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy ona się staje takim, wiesz, gargantuiczną maszyną do zarabiania pieniędzy, jaką Skabonką, jest w tej chwili, tak, tak. piłka męska, to trzeba na to uważać. Ale z drugiej strony rację ma Miłosz Stępiński, który mówił swoim piłkarkom, ale zaraz, no jeżeli będzie mistrzostwo, to ja chcę, żeby każda z was mogła sobie kupić nowy samochód. I tak to powinno wyglądać. Kwestia pieniędzy na pewno, tylko wiesz, to jest na razie dzielenie skóry na nieupolowanym niedźwiedziu, prawda? Nie no, Bo... rozmawiamy o przyszłości. Trochę sobie tak. pozwalamy na wróżenie, trochę na jakąś taką analizę danych, które mamy dzisiaj, żeby zastanowić się, co może być Dobra, w przyszłości. Dobra, to zacznijmy od tych danych, które mamy dzisiaj. Przede wszystkim piłkarki mówią, i ja się z nimi zgadzam, że potrzebny jest wielki międzynarodowy sukces. To jedno, wiesz, mistrzostwo Europy U17 z 2013 roku, to już prawie wszystko co nim zapomnieli. Potrzebne jest coś, co rzeczywiście pozwoli piłkarkom wybić się trochę na te pierwsze strony gazet, jakbyśmy kiedyś powiedzieli, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, pierwsze strony portali. Takie sytuacje się w polskim sporcie zdarzały. tak? Nikt nie interesował się skokami narciarskimi, nie oszukujmy się, przed wielkimi sukcesami Adama Małysza, a potem nagle wszyscy zaczęliśmy tym skoczkom kibicować. Podobnie było z piłką ręczną tak naprawdę. Myślę sobie, że to jest rzeczywiście coś, co może piłkarkom pomóc. Druga rzecz, która może im pomóc, to to, że tych małych piłkarek, które zaczynają grać, w coraz bardziej profesjonalnych akademiach i szkółkach jest coraz więcej. Tak jak do na widok piłkarki kobiety w piłkarskim stroju na boisku kopiącej piłkę był po prostu nietypowy. Tak teraz on już nietypowy nie jest. Tych dziewczyn jest naprawdę dużo. Nawet w małych ośrodkach powstają bardzo często szkółki, drużyny. Dlatego wiesz, im więcej będzie tych małych piłkarek, tym mniejsze zdziwienie będzie budziło to, że w piłkę grają dorosłe kobiety i że mają sukcesy. Poza tym wiesz, nie oszukujmy się też, to co się dzieje za granicą bardzo wpływa na odbiór polskiej piłki u nas. Niedawno Ewa Pajor podpisała kontrakt z zewce Barceloną i co się wydarzyło następnego dnia po podpisaniu tego kontraktu? Jak wchodziłaś na oficjalną stronę Barcelony, to to była pierwsza wiadomość. I zdjęcie Ewy Pajor w klubowej koszulce było wiesz, w tle wszystkich innych newsów, również tych dotyczących męskiej drużyny, która jest no, no, uwielbiana kultowa. Samo to, że te sukcesy Polek, czy w ogóle kobiet w piłce nożnej, są już przez niektóre media, przez strony klubowe, pokazywane jako absolutnie najważniejsze, spychające na dalszy plan, również to, co się dzieje w drużynach męskich, też spowoduje, że u nas będzie to trochę inaczej postrzegane. To są bardzo okrzypiące wnioski. Wiesz, cieszę się, że z tego co mówisz wynika, że szansa na jakąś zmianę jest, że ten sport się rozwija i kobiety mają coraz większe szanse. No oczywiście to wszystko nie wydarzy się zaraz, natychmiast, teraz. No a co do tego dużego sukcesu, no to chyba wszystkim sportowcom on się przydaje i wszystkim sportowcom można go życzyć. Proponuję, żebyśmy w ten sposób tę naszą dzisiejszą rozmowę zakończyły, a wszystkich, którzy ten temat chcieliby zgłębić, to odsyłam do książki Polka Gola o kobietach w futbolu, której autorka Karolina Wasilewska była dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo ci dziękuję, że do nas przyszłaś i swoją wiedzą i pasją do futbolu się dzisiaj podzieliłaś. Dziękuję. Tak jak powiedziałam, ta rozmowa dobiegła już końca, ale to nie oznacza, że nie możecie do niej wrócić. Jak najbardziej was do tego zachęcam. Ona jest już do waszej dyspozycji na kanale Drogowskazów na Spotify, a także na naszym Drogowskazowym YouTubie. Gdybyście chcieli się z nami skontaktować albo poszukać informacji o Drogowskazach, to zachęcam was do tego, żeby odwiedzić naszego Drogowskazowego Facebooka. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj, że powinnam się pożegnać, co o niniejszym czynie, no ale niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galanty. Drogowskazy.